Dobry pies, gdzie ty byłeś? A gdzie ty byłeś? Ha? No gdzie byłeś? Słuchajcie, mamy kapitalny czas, dlatego że wyszło słońce. Dzisiaj jest pierwszy dzień marca, ale powietrze nadal arktyczne. Rano było minus 2, teraz mamy niby plus 5, ale wszystko jest nadal zmarznięte. Ja się ubrałem w 3 warstwy i zrobimy bardzo fajne loty. Przetestujemy tego małego bąka pod kątem czasu lotu. Mam 3 pakiety ze sobą. 1050 największy, 4S. To jest duży, fajny pakiet, nim latam na różnych dronach. Mam też 650 i 450 mAh. To jest Flywo Explorer 4-calowy ze śmigłami dwułopatowymi Gemfana. I to, co jest ciekawe, że on ma silniczki 1404 2750, więc dosyć subtelny jest to dron. Bardzo lekki. On z tymi mniejszymi pakietami wchodzi mniej więcej w zakres do 250 gramów, czyli z 450 i z 650 wchodzi pod 250 gramów. Z tym dużym pakietem, wiadomo, jest też cięższy. Ale też to, co ciekawe, on ma fantastyczny zasięg, doskonałą wizję, bo ma tutaj oczywiście DJI Ultra, tak jak powiedziałem, i też może długo latać. Jak długo? Właśnie za chwilę się okaże. Najpierw zrobimy sobie test przy tych lotach w najlżejszej konfiguracji. Ja Wam podam mniej więcej, jaka jest masa i jakie to są pakiety. A później sprawdzimy sobie, jak wygląda najdłuższy możliwy lot, który możemy dzisiaj zrobić pakietem 1050 mAh Statu. To jest nowy pakiet, który niedawno kupiłem. W zeszłym tygodniu kupiłem z Drone Expert. Także super sprawa. Zapraszam Was, mamy kapitalną dolinkę. Fantastycznie tutaj jest rzeka. Akurat trafiłem na miejsce, gdzie rzeka z uregulowanej przechodzi ponownie w dziką, więc wraca do natury i zrobimy sobie takie sesje komentowane. Mam nadzieję, że będzie to fajny czas i zobaczycie też, dlaczego warto w międzyczasie polatać Flywo, bo trochę Wam opowiem na temat tego drona. Zaczynajmy zatem. To jest najmniejszy lipo, 450 mAh marki China Hobbyline. Mam takie dwa. Jest też 650, to jest Statu, plus do tego ten największy, to jest 1050 mAh. Całkiem sporo można polatać, ale to jest też kwestia złapania tak zwanego sweet spot, czyli który zapewnia najniższą masę, dobre osiągi, jednocześnie jest cichutki i dron się nie męczy. I tym się dzisiaj między innymi zajmiemy. Zobaczymy, jak długo lata taki dron. Ja będę latał spokojnym cruisingiem. Zaraz sygnał satelitarny powinniśmy mieć. Słuchajcie, tak to wygląda. Mamy już 10 satelitów złapanych. W tej chwili założyłem mu filterek ND8. Mam nadzieję, że go nie zgubimy, bo te wydruki CPU, one są trochę ciasne tutaj. I polecimy sobie spokojnie. Mamy 16,6, jeżeli chodzi o akumulator. Tak wygląda ten dronik. Polecimy sobie tutaj wzdłuż do linki, zobaczymy. Do mniej więcej 14 V będę latał. Mamy to. Dobra, zaczniemy pod słońce. Bardzo fajny klimat i z tym filterkiem ND8 widzę, że jest naprawdę super. Polecę na drugi brzeg. Co prawda nie ma tutaj żadnego mosteczku, ale jestem w takim miejscu, że gdybym potrzebował przejść na drugą stronę, jest to do zrobienia łatwo, bo tutaj mamy bardzo, bardzo płytko. Są kamienie i jest żwawa ta woda, więc jak najbardziej możemy. W tej chwili jestem 300 metrów prawie, 200, tak, 300 przekroczyłem właśnie teraz. Polecimy sobie jeszcze kawałek. Tam są takie dwa fajne drzewa, fantastyczne. I cały czas jestem w otwartej przestrzeni, nie powinienem mieć failsafe. GPS działa, także pozycję mam. W tej chwili mam już około 55 sekund nagrań. Pierwsza minuta mija teraz. Dobra, jesteśmy. Fajnie, i teraz będziecie to widzieli ze słońcem. Tutaj nas zastawia oczywiście ten lasek, więc muszę przejść na drugą stronę i skierujemy się tak. 500 metrów niecałe, 450 metrów w tej chwili. Polecimy sobie wzdłuż tych drzew. 15 V. Fajna sprawa. Super się lata. On bardzo ładnie sobie leci, ten Flywo. Wczoraj testowałem mu śmigła trzyłopatowe, ale zmieniłem na dwułopatowe, bo nie był aż taki efekt, jakbym sobie wyobrażał, dobry. Więc zostawiłem mu trzyłopatowe.
Teraz już mnie widzicie po prawej stronie. Jestem 100 metrów i polecimy sobie teraz tu wzdłuż linii lasu. Tu już się zaczyna pole. Tam jest jeszcze jakiś domek. Kawałek tylko przelecimy sobie do tego domku. Tu jest bardzo fajnie gospodarstwo położone w takim lesie. Zobaczcie, jak to wygląda. Mega po prostu miejscówka. Pewnie leśniczówka. A my sobie wrócimy. Okrążymy to drzewo. Ja już tutaj kiedyś byłem, tylko przechodziłem z drugiej strony. A teraz jestem zupełnie z innej strony. Jakiś ptak drapieżny przy mnie lata. I wiatr tutaj też odgrywa niesamowitą rolę. Bo widzę, że mocno mnie spycha na to drzewo. Wiadomo, ten dron nie jest taki mocny jak 5-calówki, ale za to jest też cichutki. Dobrze, mamy 14,5 V. Prawie 3 minuty, zaraz przekroczymy 3 minuty lotu. Tutaj muszę uważać, bo jest linia nisko położona bardzo. Dopiero teraz to widzę dokładniej. To jest to drzewo. Tak, mamy to. 14,4, lecimy do drugiego. Jak latam w takim terenie jak ten, rozległym, warto mieć azymut na dane drzewa i też warto zapisywać w goglach obraz, czyli kartę pamięci trzeba włożyć do gogli, bo później jest ciężko się nawiązać. Wczoraj miałem taką sytuację, że obserwowałem stado sarenek, było ich chyba z 50 i byłem 500 metrów od, z miejsca, w którym wystartowałem. I kurczę, zahaczyłem o gałązkę i faktycznie dobrze, że miałem nagranie w goglach, bo bym miał kłopot, żeby znaleźć. 14 V, jak spadnie pierwszy raz na 13, to już zbliżam się do lądowania i będę lądował. 14,2, polecimy sobie jeszcze wzdłuż tej rzeczki, bo tutaj jest bardzo ładnie. 14,2 mam cały czas. Zrobimy sobie taką rundkę małą. Zasięg jest pełny. Mam tutaj podgląd zarówno gogli, jak i radial, a tam na radiu DJI. Dzięki temu też widzę dokładnie na wyświetlaczu. A tutaj już w tej telemetrii od DJI, jak to wygląda w oprogramowaniu gogli. Jest cały czas 50 megabitów na sekundę i cały czas mamy pełny zasięg. Jest absolutna petarda. 14 V. Zbliżam się już do 5 minut, co na takim malusieńkim, leciutkim pakiecie jest rewelacyjnym osiągnięciem. Podlecę bliżej, żebyście posłuchali, jak on cicho pracuje. Bo ten dron jest rewelacyjnie cichy. Prawie go nie słychać, jestem tuż przy nim. 13,9, możemy lądować. Można wyciągnąć spokojnie około 5,5 minuty na takim malusieńkim pakiecie. Mamy 5,26, zużyliśmy 437 mAh. Mamy największa prędkość 64 na godzinę i 13,7 to jest minimalny poziom akumulatora. 5,26 w powietrzu. Założyłem rękawiczki, bo było zimno, muszę się zapiąć, jednak jest arktyczne powietrze dzisiaj. To nie są żarty, a wydaje się, że jest ciepło. Pakiet 1050 mAh, polecimy sobie tak łagodnie, jak tylko się da. Będę latał bardzo, bardzo łagodnie tutaj, jeżeli chodzi o ten pakiet. I myślę, że to będzie fajna sprawa pod tym kątem, że tutaj można wykręcić naprawdę długi czas lotu. Polecimy w rejon drzewa i tego słupa. Tu jesteśmy 170-180 metrów mniej więcej. Troszeczkę podniosę się. Mam w tej chwili 44 sekundy, 20 satelitów, także dobry wynik. Fantastycznie jestem przy tym drzewie.
Teraz polecimy sobie do tego słupa, niżej. No tu jest linia, pod światło jej nie widać dobrze. Ale tu jest. I łagodnym cruisingiem chciałbym do tego drzewa. Obejrzymy, czy można przejść pomiędzy konarami. Są jakieś gałęzie tutaj, nie? Jest V. Ale jest gęsto tutaj. Chyba najniżej by się dało pięciocelowym, bo on daje nam dużą precyzję lotu i dużą siłę ciągu. Tak, można spokojnie przejść, ale pięciocelówką jakbym był bliżej. Dobra, popatrzmy, co tutaj jeszcze jest. Tu już jest gospodarstwo. Mamy jakieś fragmenty wyciętego zagajnika, część spalonych gałęzi. Wrócimy sobie nad rzekę i polecimy wzdłuż rzeki. Kawałek po naszej stronie. Lecę prawie 2 minuty. Mam 15,8, jeżeli chodzi o napięcie, także dobrze to wygląda. Jakbyśmy osiągnęli kilkanaście minut, nie wiem dokładnie, ile można na tym pakiecie. Ja go ładowałem do 16,8V. Nie ładowałem go tak jak NERC FPV. On naładował chyba do 17,2. Ale ja nie chciałem przeciążać tego pakietu. Dobrze, polecimy sobie na drugą stronę. Jestem 300 metrów, muszę się delikatnie podnieść. Pełen zasięg jest cały czas. I spróbuję tak wysoko polecieć, tuż przy linii drzew, żebyśmy widzieli, jak to wygląda. HD. Zasięg w goglach troszeczkę mi spada. Teraz mamy pełen zasięg w goglach znowu. Teraz jest 4 na 5. Więc mniej więcej 400-500 metrów można polecieć. Ja stoję też bokiem do tego kierunku. Nie stoję idealnie na wprost. Bo też nagrywam dla Was ten komentarz. Ale spokojnie można kilometr zrobić. 500 metrów w jedną stronę, 500 metrów w drugą. To co chcę zrobić teraz, to przelecieć nad tym lasem. Zrobić takiego ładnego dive'a teraz tu w kierunku drzewa jednego i polecieć do drugiego drzewa. Mniej więcej tak to wygląda. Flywheel jest świetnym dronem moim zdaniem. Jest leciutki, poniżej 250 gramów i też jest najcichszy chyba z tych, które mamy w tej chwili dostępnych. Nie ma dużo gotowych dronów na O3. A z tych mniejszych, to co widziałem jeszcze, to są Cinewhoopy głównie. Też mamy AOS, tak? Z firmy iFlight. 3,5 cala. To jest konstrukcja Chrisa Rossera. Bardzo fajny dron. Ale nie ma tak naprawdę zbyt dużo. Pięciocelowe są z Nazgul, to co widziałem. Mamy też takie firmy jak na przykład GPRC. Też jest Mark, też Cinebot. I też malutki Cinelog 20, Cinebot 30, więc nie ma ich tak naprawdę bardzo dużo. Axis Fly ma też kilka modeli i to jest też bardzo ciekawa firma. Natomiast jeżeli chodzi o małe drony typu 4 cale, tak jak Flywheel albo 3,5 cala, to naprawdę niewiele dostępnych jest rozwiązań na dzisiaj. Aż kusi mnie ten AOS, ale już zainwestowałem naprawdę sporo, jeżeli chodzi o ostatnie moje poczynania i muszę troszeczkę odpuścić, bo jeszcze bym zamówił tą koprodukcję Chrisa Rossera razem z iFlightem. Może sprzedam któryś z moich dronów i to zrobię. Dobrze, lecimy już ponad 5 minut. Mamy 14,9 w tej chwili, jeżeli chodzi o pakiet. Wizja jest 4 na 5. Teraz zrobimy sobie inny wariant, a mianowicie polecę nad ten las naprzeciwko. Powinienem mieć lepszy zasięg tu. I chciałbym zrobić taki najazd najpierw nad lasem, a później jak kończy się las, to właśnie leciutki dive. Tak jak teraz wygląda to kosmicznie. Ta kamera jest naprawdę dobra, muszę przyznać. Teraz jak dorzuciłem filterek ND8, jestem bardzo zadowolony. Nie mamy, jest słoneczny dzień, nie mamy przepałów, nie mamy też specjalnych cieni, które nam
gdzie nam giną detale, tylko jest w miarę ok. Polecę jeszcze kawałek. Jestem w tej chwili 200 metrów, możemy się wznieść. I chciałbym polecieć tak, po pierwsze na ten zagajnik z tych brzuzek. Zobaczycie, jak to wygląda. I teraz zrobić dive'a przy tym drzewie i je okrążyć. Ładnie leci. On ma delikatny propłosz oczywiście i jest też leciutki. 230 gramów. Ale nie rzuca im. Przy tych śmigłach dwuopłatowych nie rzuca nim tak bardzo fajnie sobie radzi. Czterocalowe śmigła to jest też duży komfort, jeżeli chodzi o lot. Bo dobrze to wygląda pod kątem stabilności. Oczywiście ze względu na masę może nim rzucać, ale uważam, że jest ok. Nie będę stabilizował tych ujęć, bo widzę, że jest na tyle dobrze, że nie ma takiej potrzeby, żeby stabilizować. Tu jest mocowanie z TPU, wydruk, więc jest w porządku. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, flywu. Jedna z ciekawszych propozycji, szczególnie do takich sytuacji, kiedy mamy na przykład imprezy, powiedzmy plenerowe, blisko ludzi, można polatać. Przy tym małym pakiecie, ja tych pakietów mam chyba z 12 takich malutkich. Na każdym mogę latać 5 minut. On też ma inną efektywność lotu. Pod tym kątem, że on jest lekki, bardzo delikatnie lata. Na pewno dużo ciekawiej niż Cineupy, te małe. I też tak nie hałasuje. Teraz mnie widzicie. Mamy 14,6, jeżeli chodzi o napięcie. I lecimy już około 7,5 minuty. Dobrze, zrobimy sobie kilka takich ciekawszych przelotów, może bardziej dynamicznych. Bo już wiemy, że około 10 minut powinienem spokojnie utrzymać. Ale też nie chciałbym, żeby ten materiał był bardzo nudny. Dlatego zrobimy sobie troszeczkę manewrów, żebyście widzieli, jakie są możliwości flyu. Na trzecim pakiecie spróbuję polatać agresywnie. Zrobimy dive'y i zrobimy punche. Przeżyłujemy, troszeczkę go przycioramy bardziej. Bo to jest pakiet 650 mAh. Już wiemy, że można na nim polecieć też całkiem długo. W tej chwili mam napięcie 14,5 V. Wygląda to kosmicznie. Lecimy 8,5 minuty. Te pakiety, które kupiłem, to jest Tattoo. I one mają XT60, ale mam przejściówkę na XT30. 1050 mAh. Dałem za niego mniej więcej 119 zł. W Drone Expercie kupowałem niedawno. Ale jestem bardzo zadowolony. Świetnie to wygląda. Prawie 9 minut, 14,5 V, niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o napięcie. On ma niezwykłą sprawność, w sensie efektywność tego lotu. Nawet Leon specjalnie się nie obawia tego drona. Nie hałasuje mu. Tutaj mam wrażenie, że bobry zrobiły swoją robotę. Bo tutaj widać, że w tym miejscu z uregulowanej rzeki przechodzi nam rzeka już w takie naturalne zakola. I to wygląda naprawdę kosmicznie. Znowu wróciło napięcie na 14,5. Więc sami widzicie, że można kawał czasu polatać. Oczywiście ma się to nijak do DJI, ale tutaj są inne loty, to trzeba być też tego świadomym. W FPV mamy inne właściwości akumulatorów, inne moce, inne sprawności, inaczej też się lata, inna jest specyfika w ogóle lotów. Nie ma takiego poziomowania. Fantastycznie. 14,3 i teraz zbliżamy się do 10 minut. Za chwilę przełamie 10 minut. Postaram się jeszcze polatać ze 2-3 minutki. Takim cruisingiem jak najniższym. Dużo osób ostatnio do mnie pisze i muszę wam powiedzieć jeszcze, że nie jestem w stanie odpowiadać na te pytania, bo musiałbym mieć albo sekretarkę, a na razie nikogo nie mam do pomocy, albo musiałbym siedzieć po nocach i odpowiadać na wasze pytania. To po prostu nie ma takiej opcji i nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć. Było trochę pytań na temat zakupów, dużo jest zakupowych tematów, dużo jest na temat sprzętu, czy ten telefon będzie mi działał z taką aplikacją. Ja też powiem wam, że wszystkiego nie wiem, bo działam głównie na iPhone'ie albo na iPadzie mini, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytania typu, który Android działa lub nie.
Okej, w tej chwili chwyciliśmy 14 V, jeżeli chodzi o napięcie. Muszę uważać, nie gapić się na telemetrię, żeby nie zahaczyć na drugiej stronie. 13,9 będziemy w takim razie lądować, bo to jest ta graniczna wartość, gdzie mieliśmy wylądować. Ok, 11 minut i 17 sekund. Zużyliśmy 1195 mAh. Napięcie minimalne 13,63, prędkość maksymalna 65 km na godzinę, czyli 11 minut i 17 sekund. Teraz robimy ostatni lot, pakiet 650 mAh. Tu się wszystko ładnie nagrywa. To w takim razie tutaj też wygląda dobrze. 16,5 V. Jak obiecałem, mamy polecieć bardziej żywiołowo. Zobaczymy w takim razie, jak on się sprawuje tutaj pod tym kątem. To radio ma troszeczkę za krótkie drążki do takiego precyzyjnego manewrowania. Do cruisingu jest ok, bo nie trzeba za dużo robić, ale już przy akro ja bym powiedział, teraz wieje, przy akro już trzeba by mieć troszeczkę dłuższe drążki i Tango jest, się lepiej sprawdza. Ale on nie ma masy, on się tak nie składa do dive'a. Jest bardziej bezwładny w powietrzu. Dobra, zobaczmy, co on potrafi, tak? Punch. Zobaczymy też, do jakiego napięcia on schodzi w tym punchu. W tej chwili mam 15,6. Ale nie spada mu bardzo. Do 15,2. To jest mała masa. Nie wchodzi w loty nurkowe tak jak 5-calowy. On bardzo spokojnie opada. Tak jakby w zwolnionym tempie w stosunku do 5-calówki, która jest cięższa 3 razy. Tak. Ja tutaj lecę. Teraz bez gazu praktycznie. Dobra. Ok, wrócimy na drugą stronę. Na moją stronę w sensie. Polecimy sobie z jednego brzegu na drugi. 15,1 jest w tej chwili i 2 minuty prawie lotu. Genialnie się lata. Pitch też nie wchodzi mi tak mocno w dół. Zobaczcie, teraz jestem w punchu. Schodzę nisko i to jest maksymalny pitch, jaki mam. Nie mogę się przechylić za bardzo, nie wiem dlaczego. Może mam jakieś ograniczenie. Musiałbym popatrzeć na ustawienia. Przelecę tylko tutaj nad polankę, żebym mógł dojść w to miejsce ewentualnie. I sprawdzimy, czy to jest akro. No to jest akro. Na bank. To jest akro. Dobrze. 2 minuty 30. Mamy 14,8. Tu jest linia, jak pamiętacie. Trzeba na nią uważać. Ok, możemy sobie polecieć wokół tamtego następnego drzewa. W tej chwili 270 metrów ode mnie. 22 satelity schwycił. Dobre miejsce. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o okrążenie. Oczywiście wiatr mnie delikatnie spycha na to drzewo. Dobra. Wracamy do nas. Jestem pod linią, świetnie. Wzdłuż rzeki. Tak, on ma coś w formie zwolnionego tempa. Nie wchodzi w manewry tak, jakbym chciał. A mianowicie tak bardziej agresywnie. Jak jestem przyzwyczajony do Nazgula. Nie. On opada w zwolnionym tempie. No dobra, to już wiemy. To jest oczywiście dron do cruisingu, też mamy tutaj dwułopatowe śmigła, więc on się dość ładnie zbiera, ale łagodnie leci. Tak jakby piątka miała środki uspokajające, jak piątka na środkach uspokajających, on tak lata. Coś pomiędzy 5-calowym a Sinoopem. Fajnie, dlatego że można precyzyjnie polatać. Tak jak mówiłem, bliżej ludzi, ten impact jest niewielki.
Ta energia jest minimalna. Teraz polecimy sobie tuż nad ziemią. Pościgamy trochę własny cień. Tak jak teraz wrócimy przy linii drzew. Lecę 4,5 minuty, nie oszczędzam go w ogóle. Tutaj nie widać. Wczoraj się wrąbałem w gałązkę Ghost Branch właśnie w taki sposób jak tu, że miałem wrażenie, że lecę po linii drzew, a jednak te cienie były tak mocne, że gałęzie, które wystawały, wpadły mi w linię drzew i w ogóle nie widziałem tego. Bardzo fajnie lata, można się do niego przyzwyczaić, tylko te drążki cholerne trzeba wymienić. Nie wiem, co DJI sobie myślało, dając nam takie krótkie drążki, bo ich rozdzielczość jest na tyle mała, że nie sposób jest płynnie regulować i sterować tym dronem. A woda ma troszeczkę inaczej, bo ona ma testy łowi jest bezwładność, a tutaj jednak przydałoby się bardziej precyzyjne filmowanie, sterowanie, możliwość precyzyjnego filmowania. Zrobimy nawrotkę. Polecę tam dalej. To sobie zrobimy ze dwie orbity wokół tego siedliska bobrów, które budują Jeremia. Nowe. Spróbujmy tak. Dobra, i teraz jak najniżej. Teraz moje zadanie polega na tym, żebym leciał jak najniżej nad powierzchnią terenu. 14 V dokładnie, będziemy wracać. Świetnie lata ten flywall, 13,9. Mamy w tej chwili 16,6 i będę lądował. Czyli, przepraszam, mamy teraz 6 minut i... To było 6 minut i 6 sekund. Muszę lądować. 13,7 napięcie, 13,5. Low battery się pokazuje. Ląduję w tym miejscu już. 6 minut i 26 sekund. Słuchajcie, to jest wszystko. On w tym trybie takim mocnym, starałem się latać z większą ilością punchy czy dive'ów. On nie składa się tak jak Nazgul, wiadomo. To są w ogóle dwa inne światy, dwa różne światy i zupełnie inna masa. Ten waży 3 razy tyle co Flywall, więc nie ma co wymagać, żeby on też tak chodził nam jak ciężki 5-calowy dron. Na pewno. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, bardzo fajne jest, szczególnie do obsługi na przykład imprez, do latania gdzieś bliżej ludzi, bo w konfiguracji do 250 gramów on jest w stanie spokojnie latać prawie 6 minut, więc niczego więcej nie trzeba. Kamerkę ustawiłem na 0,01 sekundy, shutter speed, filterek ND8. Dzisiaj całkiem dobrze to wyglądało pod kątem ekspozycji. Jestem bardzo zadowolony, słuchajcie. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ten mały flywall, bo to jest ciekawa sprawa. Nie ma za dużo dronów 4-calowych na rynku, a po zbudowaniu Shockera stwierdziłem, że to jest ciekawa nisza, dlatego że nie wszyscy chcą latać daleko od ludzi i są też takie możliwości, żeby dronem praktycznie freestyle'owym, bardziej pod cruising, latać bliżej ludzi. To niekoniecznie musi być cineup, bo tym maluchem, choćbyśmy chcieli, to niewielką szkodę wyrządzimy latając na 450 mAh. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam, dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. To, o czym chciałem jeszcze powiedzieć jako bonus, to dwie rzeczy. Po pierwsze, GPS dosyć ładnie działa, naprawdę szybko się loguje. 2-3 minuty, najlepiej mieć pakiet dodatkowy, który będzie służył nam tylko do tego, żeby zalogować się do satelitów. Za pierwszym razem to trwa dłużej na miejscówce. A druga sprawa to jest buzzer. On jest bardzo głośny i też jeżeli odetniemy mu zasilanie, na przykład gdyby wypiął się pakiet, to on zaczyna po minucie dosyć mocno hałasować. I teraz pytanie, jak ten buzzer właśnie wyłączyć? Tutaj, przy tym kółeczku, mamy poniżej przełącznik, on jest ukryty po prawej stronie i trzeba wiedzieć, gdzie wcisnąć. Najlepiej mieć szczypczyki i też wkrętak, bo ja go czasami wykręcam, jak nie mogę trafić. On nie jest taki ewidentny. Teraz trafiłem, także zajmuje mi to mniej więcej 15 sekund, żeby trafić. Teraz jeszcze radio hałasuje i takie są cyrki. Do zobaczenia.